ciemności do światła. Rekolekcje adwentowe razem z Radiem Rodzina Diecezji Kaliskiej i telewizją internetową Dom Józefa. Jezus przychodzi po to, aby rozświetlić ciemność Twojego życia. Pamiętaj, że zawsze jest dla Ciebie szansa. On nieustannie czeka i chce Ci dać nowe życie. Życie przepełnione Bożą miłością i pokojem. Przeżyj dobrze czas Adwentu razem z nami. Zapraszamy w każdą niedzielę, środę oraz piątek. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy przyszli na miejsce zwane Czaszką, ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie. Jezus zaś mówił: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. A oni rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając losy. Lud zaś stał i patrzył, a członkowie Sanhedrynu szydzili. Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli jest Mesjaszem, Bożym wybrańcem. Szydzili z niego i żołnierze, podchodzili do niego i podawali mu ocet, mówiąc: Jeśli ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie. Był także nad nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: To jest król żydowski. Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał mu: Czyż ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież sprawiedliwie odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale on nic złego nie uczynił. I dodał: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedział: Zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. Dziś będziesz ze mną w raju. Kurczę, jak ja temu gościowi zazdroszczę. Jak ja chciałbym kiedyś w życiu usłyszeć takie słowa od Chrystusa: Nie jutro, nie pojutrze, dziś, teraz, zaraz będziesz ze mną w raju. I usłyszał je człowiek, który został skazany na karę śmierci, został skazany na krzyż, czyli musiał wywinąć w życiu, powiedzmy sobie szczerze, coś tak mocnego, bo ta kara miała jedno przesłanie. Jeżeli zrobisz to samo, co on, skończysz tak samo. Będziesz ukrzyżowany, będziesz strasznie cierpiał, a wiemy, że śmierć krzyżowa trwała kilka dni, to było straszne. Człowiek się dusił. Możemy sobie jedynie wyobrazić jeszcze, jakie to było mocne. To spotkanie dwóch łotrów z Chrystusem, który jest ubiczowany, wyszydzony, odrzucony, a jest pełnią miłości. To spotkanie dwóch gigantów, można by było powiedzieć. Jeden, który się śmieje, bo ma to głęboko w nosie. Świat też się będzie śmiał. I śmiał się wtedy. Lud stał i patrzył. Faryzeusze stali się, sycili. I można rzucać takie teksty do Pana Boga: skoro jesteś Bogiem, nie wiem, uzdrów, pokaż, że jesteś potężny. I można go w ogóle go nie zrozumieć, że to nie o to chodzi, żeby teraz pokazywał nam magiczne sztuczki, czy spełniał nasze zachcianki. Ale można mieć taką pokorę jak dobry łotr. To znaczy ten człowiek, który zaczyna się spowiadać, bo to jest pierwsza spowiedź i to jest spowiedź tak mocna, bo zobaczcie,
Zobaczmy sami, że on zaczyna mówić: ja tu słusznie jestem, ja słusznie ponoszę karę, ale Ty, Jezu, nie zrobiłeś nic złego. Ty jesteś niesłusznie. I zaczyna opowiadać, może wtedy powiedział Jezusowi, co się w jego życiu wydarzyło, gdzie przegrał po prostu to życie, może z różnych powodów. Zobaczcie, Jezus go nie ocenia. To nie jest tak, że Bóg chce ci pokazać, nie wiem, w sakramencie pokuty, czy kiedy ci się noga powinie, zobacz, ale teraz upadłeś, to teraz ja ci zrobię na złość. Nie, to jest zupełnie inna miłość. Jezus przychodzi, by nam dawać życie, by nas podnosić. I to spotkanie ukrzyżowanego Chrystusa z ukrzyżowanym dobrym łotrem, to jest to spotkanie: wejrzyj na mnie, kiedy wejdziesz do swojego królestwa. Dziś ze mną będziesz w raju. Tak sobie myślę cały czas, jak to jest w moim życiu czy w moim sercu, kiedy ja jestem ukrzyżowany czymś, co mnie przygniata, co mnie przygważdża. Czy ja daję szansę Chrystusowi? A może wtedy bardziej jak ten drugi, śmieje się, nie? Panie Boże, Ty coś potrafisz w ogóle jeszcze w dzisiejszym świecie załatwić? Czy może mam taki lęk, że On mnie odrzuci i coś próbuję przed Nim ukryć, schować? A może staję w takiej ogromnej prawdzie i wołam: wejrzyj na mnie, bo wiesz, co się w moim sercu dzieje. Wejrzyj na mnie, bo potrzebuję Ciebie. Wejrzyj na mnie, bym nie stawał się jak ci wszyscy, którzy patrzą i się śmieją, ale jako ten, który potrafi wybaczyć, potrafi spojrzeć w głębie drugiego człowieka i nie to, by rzucić głupi tekst: jak ja bym był na Twoim miejscu, to bym zrobił inaczej. Nigdy nie będziemy na miejscu drugiego człowieka, nigdy nie będziemy w życiu i w butach drugiego człowieka. Chrystus w Ewangeliach nigdy nie ocenił. Pozwalał na to, by człowiek się wypowiedział. I chyba to jest modlitwa, taka bardzo głęboka, kiedy człowiek staje przed Panem Bogiem w totalnej prawdzie, mu pokazać, kim jest, jakim jest. Nawet wtedy, kiedy, no byśmy powiedzieli, zasługuje na krzyż, to Jezus nas od tego ratuje za każdym razem. Dlaczego? Bo kocha. Ja myślę, że dobry łot jest takim mocnym przykładem dla każdego z nas, że dla Pana Boga ważna jest szczerość. Dla Pana Boga ważna jest otwartość. I dla Pana Boga moje i Twoje życie jest bardzo ważne. On nas o wiele bardziej rozumie, niż nawet sobie zdajemy z tego sprawę. On nas bardziej rozumie, niż piszemy to w przepięknych tekstach teologicznych. On nas bardziej rozumie w miłości, niż nam się to naprawdę jest w stanie człowiek sobie wyobrazić. No bo tak ostatnio myślałem, co czuł Bóg Ojciec? Co czuł Bóg Ojciec, kiedy mój grzech krzyżował Jego Syna? Co czuł Bóg Ojciec, kiedy skazywałem przez siebie samego Jego Syna w drugim człowieku? Więc skoro Chrystus umarł za drugiego człowieka, za każdego z nas, to kim ja jestem, by go skreślić w życiu? Oczywiście to nie chodzi o to, by komuś pobłażać, by nie mówić prawdy, by nie bronić wartości. Ale czy potrafimy to robić z miłością? Bo dzisiaj wielu o miłości krzyczy, ale tak naprawdę czy potrafią kochać? Kto by zdobył się na odwagę, by za mnie i za Ciebie oddać życie? Bo wielu mówi, co powinno być, jak powinno wyglądać życie, ale jeden Bóg chciał stać się człowiekiem, wziąć krzyż i oddać za nas życie. Przeżywamy Adwent, a więc czas przygotowania na Jego narodzenie, na Jego przyjście, na wypełnienie proroctw. On przyszedł tylko dlatego, że kocha Ciebie i mnie. Ale czy my w to wierzymy jeszcze? Nazywam się Kacper, mam 27 lat. Jestem mężem i ojcem od 6 lat. W zakładzie karnym przebywam od 2 miesięcy, chociaż mój wyrok to jest rok i 3 miesiące.
Do aresztu trafiłem za narkotyki, uprawiałem marihuanę, byłem narkomanem, paliłem też. No co, ta sytuacja, która miała miejsce, zmusiła mnie do tego, żebym też jakoś tam bliżej stał Boga, żeby mnie wspierał. Też modlę się codziennie, uczęszczam na mszę, chodzę do księdza, robimy mu tam remont. Bardzo żałuję tego, co zrobiłem, ponieważ cała moja rodzina cierpi w ten sposób. Najbardziej cierpi dziecko. Tęsknię za moim dzieckiem bardzo, bo ponieważ nigdy nie miałem takiej sytuacji, takiej rozłąki, żeby z rodziną się rozstać na jakiś tam dłuższy okres czasu. Przesiedziałem 5,5 miesiąca rok temu na śledczaku. Już mi to dało bardzo dużo do myślenia. Wyszedłem na wolność, bo mój wyrok nie był prawomocny. W tym okresie nie uczęszczałem do kościoła, chociaż jestem katolikiem. Aczkolwiek nie miałem na to zbytnio czasu. Spędzałem ten czas z rodziną, z dzieckiem. Chodziłem do pracy. Żałuję tego, co zrobiłem, ponieważ no, ta rozłąka z rodziną mnie najbardziej tutaj boli, ale w narkotyki poszedłem z tego względu, że może to śmieszne, ale z zawodu jestem ogrodnikiem i uprawiałem marihuanę. Też miałem ciężką sytuację finansową i trochę sprzedawałem, żeby polepszyć tę sytuację finansową, ale nie byłem świadomy tego, że takie konsekwencje wydarzą się z tego incydentu. Aczkolwiek pewnego razu wracałem z pracy i policja już na mnie czekała, czyli któryś z moich znajomych mnie sprzedał, tak potocznie mówiąc. No i wtedy, można powiedzieć, wszystko się załamało. Było takie odcięcie dosłownie. Trafiłem na dołek, spędziłem tam 24 godziny. Później pojechałem do Rawicza, do aresztu. Przez pierwsze 2 miesiące nie miałem w ogóle kontaktu z rodziną, ponieważ sąd nie wyrażał zgody na kontakt telefoniczny, a tym bardziej już na widzenia. Aczkolwiek później zmarł teściu i moja żona jakoś tam udało się ogarnąć to, że odmówiła składania zeznań i udało jej się do mnie przyjechać po 3 miesiącach. Bardzo się wtedy ucieszyłem. Nigdy chyba jeszcze się tak nie cieszyłem z tego, że po tak długim okresie zobaczyłem bliską mi osobę. No i tak się to potoczyło. Później w lipcu wyszedłem na wolność. Po niecałym pół roku zobaczyłem dziecko. Rozpłakałem się bardzo, bo bardzo byłem z nią związany. Zawsze spędzaliśmy praktycznie cały dzień razem, bo żona coś tam pracowała, robiła, była zajęta czymś innym. No i przez ten rok, który byłem na wolności, myślałem, że już tutaj nie trafię, bo z adwokatem tam próbowaliśmy zrobić tak, żebym dostał dozór elektroniczny, ale się nie udało i pewnego razu jechałem na pocztę odebrać awizo i okazało się, że tam jest bilet do aresztu. No i znowu sytuacja się powtarza. Aczkolwiek dogadałem się z żoną, że im prędzej się wstawię, tym będzie lepiej dla nas, szybciej wyjdę na wolność. No i jestem tutaj teraz, modlę się też codziennie do Boga, jakoś to mnie umacnia duchowo, czuję się z tym lepiej, uczęszczam na msze święte, które tutaj prowadzi ksiądz z plebanii i dzień jakoś mija, chodzę na kurs teraz profesjonalnego sprzątania, mam nadzieję, że też tam coś to wpłynie na moje środowisko, do którego mam zamiar niedługo wrócić. Może uda się wyjść na warunkowe wcześniej, niż bym miał tutaj zostać do lipca. Sądzę, że nie polecam zajmowania się narkotykami innym osobom, bo jest to no, po pierwsze niezgodne z prawem, później jakieś są konsekwencje tego bardzo duże. Nie tylko finansowe, ale i też psychiczne. No i tak to leci.
Nie wiem, co jeszcze można powiedzieć. Byłeś na pierwszej przepustce. Byłem na pierwszej przepustce niedawno. Bardzo mnie to ucieszyło. Zwłaszcza chyba dziecko i żonę. Spędziliśmy też miło czas. Tylko 30 godzin, ale zawsze tam w domu, u siebie, w swoim łóżku. Nie tak jak tutaj na celi. 12 osób. Mały telewizor. Kilka kanałów. W domu było jak w domu. Pyszne jedzenie, żona przygotowała placuszek, serniczek. Pośmialiśmy się, pobawiliśmy. Spędziliśmy miło czas. No i 30 godzin. Niby dużo, niby nie, ale zawsze tam sercem jest się w domu, duszą też. Ciałem, fizycznie, psychicznie. Modlę się codziennie. Staram się rano, aczkolwiek nie zawsze to się udaje, bo trzeba wcześniej wstać szybko. Człowiek też jest zmęczony po całym dniu, tam po kursie czy po pracy. Ale przeważnie tam skupiam się wieczorem na modlitwie. Też dostałem od córki takie serduszko wyszywane na szydełku. Noszę je razem z medalikiem na szyi. Umacnia to jakąś tam więź z nią, z córką. Z ciemności do światła. Przeżyj dobrze czas Adwentu razem z nami. Bo On nieustannie czeka i chce dać Ci nowe życie. Zapraszamy w każdą niedzielę, środę oraz piątek.